Gdy przyjąłem dzieło Boga wszechmogącego. Pastor i starsi wciąż mnie nękali, kazali rodzicom stanąć mi na drodze. Czuję, że jestem słaby. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Bracie, ponoć miałeś podobne problemy z pastorem, gdy przyjąłeś ten etap dzieła Boga, jak sobie poradziłeś? Hmm. Słowa Boga prowadziły mnie na każdym kroku. Po przyjęciu dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych przekazałem Ewangelię pewnemu bratu. Później przyszli do mnie pastor Li i pomocnik Wang. Pomyślałem sobie: Po co oni przyszli? Wiedzą, że wierzę w Boga Wszechmogącego? Gdy inni go przyjmowali, byli zastraszani, a ich rodziny podżegano przeciwko nim. Jaką taktykę zastosują wobec mnie? Wkrótce zjawili się mój syn i moja córka. Zaskoczyło mnie to. Dzieci wcześniej mówiły, że są zajęte, więc. czemu więc przyszły? Czy to sprawka pastorali? Zrozumiałem, że z góry to zaplanował. Pomodliłem się do Boga. Boże, nie wiem, czego będą ze mną próbować. Mam słabą postawę, nie wiem co robić. Proszę poprowadź mnie i pomóż mi wytrwać na prawdziwej drodze. Amen. Amen. Po modlitwie uspokoiłem się. Pastor Lee powiedział mi: Bracie Zangu, ponoć przyjąłeś błyskawice ze wschodu. Czy to prawda? Nieważne ile prawdy posiada, nie wolno nam jej przyjąć. Wierzymy w Pana od lat, nauczamy w Jego imieniu. Pan Jezus został ukrzyżowany i stał się ofiarą za nasze grzechy, odkupił nas. Musimy niezłomnie trwać przy imieniu i drodze Pana. Nie możemy mieć innego Boga. Czy nie zdradzasz Pana Jezusa, jeśli wierzysz w Boga Wszechmogącego? Byłem niewzruszony, odpowiedziałem Mu, Pastorze Li. Bądźmy obiektywni, praktyczni i patrzmy na dowody. Nie potępiajmy na ślepo. Tak, tak. Nie znasz błyskawicy ze Wschodu ani słów Boga Wszechmogącego, więc jak możesz oskarżać mnie o zdradę Pana? Wiesz skąd pochodzi prawda i kto ją wyraża? Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bóg jest źródłem prawdy. Czemu nie możemy przyjąć błyskawicy ze wschodu, choć posiada prawdę? Celowo opierasz się prawdzie i Bogu. Tak, tak. Czy my w ogóle wierzymy w Pana? Powiedziałem im: Czytałem wiele słów Boga Wszechmogącego. Wszystkie są prawdziwe i objawiają wiele prawd i tajemnic. Wszystko, z czym się zmagałem w wierze, rozwiązały słowa Boga Wszechmogącego. Amen. Wierzę, że Bóg Wszechmogący to pan Jezus, który powrócił. Kto za nim idzie, wita powracającego pana. Tak, tak. Mówisz, że wiara w Boga Wszechmogącego to zdrada pana Jezusa, czy to prawda? Gdy pan Jezus czynił dzieło, wielu odeszło ze świątyni, by iść za nim. Czy zdradzili w ten sposób Boga Jachwę? Nie zdradzili nie. Hmm. Choć dzieło odkupienia pana Jezusa różni się od ogłoszenia prawa przez Jachwę i inne jest imię Boga, pan Jezus i Jachwę są tym samym Bogiem. Wierząc w pana Jezusa, ludzie nie zdradzili Jachwę, szli śladem baranka i dostąpili zbawienia. Tak. Ci, co wierzyli w Boga Jachwę, lecz nie przyjęli pana Jezusa, tak naprawdę porzucili i zdradzili Boga. Prawda. Mówiłem dalej. Dzieło Boga Wszechmogącego jest inne niż dzieło Pana Jezusa. Lecz są oni jednym i tym samym Bogiem. Bóg dokonuje różnych dzieł w różnych wiekach. Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia w wieku łaski. Przebaczono nam grzechy, lecz nasza natura pozostała grzeszna. Dlatego Pan obiecał, że wróci, by dokonać dzieła sądu. Bóg Wszechmogący przybył w dniach ostatecznych. Wyraża prawdy, by nas osądzić na fundamencie dzieła odkupienia, byśmy wyzbyli się szatańskiego usposobienia, by nas w pełni zbawić od grzechu, by pozyskał nas Bóg. Dzieło Boga Wszechmogącego wypełnia proroctwa Pana. jest. Wierząc w Boga Wszechmogącego, nie zdradzam Pana Jezusa. Idę śladem baranka. Wierząc w pana Jezusa, a nie przyjmując dzieła Boga Wszechmogącego, bylibyśmy jak faryzeusze, którzy wierzyli w Boga Jachwę i odrzucali pana Jezusa. Tacy ludzie opierają się Bogu i zdradzają go. Tak, tak. Później poradziłem im: Dobrze poznajcie dzieło Boga Wszechmogącego. Sprawdźcie, czy jego słowa są głosem Boga. Nie potępiajcie, bo sami możecie zostać potępieni. Rację. Jasno im to przedstawiłeś. I jak zareagowali? Właśnie. Pastor Li był skrępowany, a Łank chciał załagodzić całą sprawę. Nie chcemy, by wierni odchodzili do błyskawicy ze wschodu, bo chcemy chronić kościół i stado. Czy pan Jezus nas za to potępi? Pastor Lee czuje się odpowiedzialny za twoje życie. Nie chce, byś zbłądził. Jesteś współpracownikiem. I wiele zrobiłeś dla naszego kościoła. Wszyscy bardzo cię szanują i ci ufają. Będą bardzo rozczarowani, jeśli zaczniesz wierzyć w Boga Wszechmogącego. Do rozmowy włączył się pastor Li. Współpracownik Wang ma rację. Tyle lat ciężko pracowałeś. Szkoda byłoby, gdybyś odszedł i porzucił renomę którą sobie wyrobiłeś. Wróć do nas. Bracia i siostry czekają na ciebie. Nasz kościół założył dom seniora. Jest wsparcie finansowe grup religijnych za granicą. Jeśli wrócisz, od razu damy ci samochód. Jeśli chcesz zarządzać domem seniora czy kościołem, lub nadal zajmować się finansami, będzie jak zechcesz. Słuchałem ich i czułem, że coś tu nie gra. Jak wierzącym mogą tak mówić. Przypomniałem sobie, jak w Biblii diabeł kusił Pana Jezusa. Znowu wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz, i oddasz mi pokłon. To, co oni mówili, miało taki sam wydźwięk. Ten sam ton, co słowa szatana. Pomyślałem, że to podstęp. Racja. Próbują mnie zwieść, kusząc statusem i pieniędzmi, bym zdradził Boga Wszechmogącego. Chcą mnie złapać w pułapkę. Tak jest. Miałem to szczęście przywitać powracającego Pana. Nie mogłem ulec szatanowi. Odparłem więc... Słyszałem głos Boga i znam drogę do życia wiecznego. Chcę iść za Bogiem, darujcie sobie. Nie opuszczę Boga Wszechmogącego. Amen. Amen. Wtedy moja córka zaczęła płakać i powiedziała: Tato, posłuchaj mnie przez chwilę. Niedawno zmarła mama, dość się nacierpieliśmy. Jeśli wyrzucą cię za wiarę w błyskawice ze wschodu, bracia i siostry będą nas unikać. Serce mi się krajało, kiedy patrzyłem, jak moja córka płacze. Toczyłem wewnętrzną walkę. Jeśli wrócę do kościoła, nie zostanę odtrącony i zachowam pozycję. Ale zamknę panu drzwi przed nosem. To byłaby podła zdrada. Tak. Nie było łatwych rozwiązań. Całkiem zbolały, w milczeniu wołałem do Boga. Boże Wszechmogący, tkwię między młotem a kowadłem. Błagam, daj mi wiarę i siłę, abym to wytrzymał, bym podjął decyzję i śmiało poszedł za Tobą. Amen. Amen. Wtedy przypomniały mi się pewne słowa Boga Wszechmogącego, Musicie czuwać, wyczekiwać i więcej modlić się do mnie. Umieć rozpoznać podstępy szatana, duchy i ludzi, rozróżniać rodzaje osób, zdarzeń i rzeczy. Amen. Słowa Boga dały mi siłę. Przypomniały, że muszę mieć rozeznanie. Tak. tak. Za tym wszystkim, co mnie spotkało, kryły się podstępy szatana. Atakował mnie kusił statusem i więziami rodzinnymi. Mieszał mi w głowie, bo chciał zmusić mnie do zdrady Boga. Tak. Nie mogłem wpaść w pułapkę szatana. Powiedziałem dzieciom: Dla mnie wszystko jest jasne. Bóg Wszechmogący to prawdziwy Bóg. Jego dzieło to prawdziwa droga. Tyle lat czekaliśmy na powrót Pana. Teraz, gdy przyszedł i wyraża prawdy, by dokonać sądu. Trzeba dotrzymać mu kroku, przyjąć sąd i obmywanie, by uniknąć katastrof i wejść do królestwa. Tak. Nie możemy się bać, że inni nas odrzucą. Bójmy się, że Pan nas odrzuci i nie pochwyci do królestwa. Wtedy byłby płacz i zgrzytanie zębami. Racja mówiłem dalej, jeśli chcecie usłyszeć głos Boga, poczytajcie sobie słowa Boga wszechmogącego. Poznacie, że Bóg Wszechmogący jest Chrystusem dni ostatecznych. Prawda. Wtedy moje dzieci przestały mnie naciskać. Dziękuję Bogu. A ja w milczeniu dziękowałem Bogu. Amen. A co z tamtymi dwoma? Nie dali się przekonać i wyszli obrażeni. Bogu dzięki. Dzięki. Kilka dni później wrócili, żeby kusić mnie małżeństwem. Pastor Lee powiedział… Straciłeś żonę, córka wyszła za mąż, syn cię nie odwiedza. Jesteś całkiem sam. Musi być ci bardzo ciężko. Powinieneś znaleźć kogoś. Siostra Wang też jest samotna. Przemyśl to sobie. Jest zamożna, lubiana, żarliwa w wierze. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyście się zeszli, wspierali się. I razem służyli panu. Siostra Wang zadzwoniła do mnie i gorąco namawiała mnie, bym nie wierzył w błyskawice ze wschodu. Powiedziała, że jeśli trzeba mi pieniędzy na ślub syna, to mi pomoże. Słysząc to, poczułem się bardzo rozdarty. Gdy moja żona była chora, córka miała wypadek, trafiła do szpitala. Siostra Łank opiekowała się moją córką i żoną. Zawsze byłem jej bardzo wdzięczny. Czy zranię jej uczucia, jeśli nie posłucham jej rady? Lecz jeśli posłucham dla dobra naszej relacji, to zdradzę pana. Byłem rozdarty. Modliłem się do Boga. Walczyłem ze sobą, aż w końcu odmówiłem siostrze Łank. Dzięki Bogu. Pastor i jego pomocnicy dali ci wtedy spokój? Nie mieli zamiaru, zastosowali gorsze sztuczki. Raz przyszedł pastor Lim i powiedział mi tak, bracie Zangu, pomyśl o dzieciach, jeśli nie myślisz o sobie. Twój syn się zaręczył, a rodzina wybranki wierzy w pana. Jeśli dowiedzą się, że wierzysz w Boga Wszechmogącego, czy zgodzą się na ślub, czy to nie będzie tragedia dla twojego syna? Powinieneś to przemyśleć. Po tych słowach pomyślałem, szantażujesz mnie ślubem syna, żebym zszedł z prawdziwej drogi. To jest podłe. Prawda? Odpowiedziałem stanowczo. Wiara w Boga Wszechmogącego to moja sprawa. Ślub mojego syna nie ma nic do rzeczy. Racja. Poza tym, los jego małżeństwa jest w rękach Boga. Bóg Wszechmogący jest Panem Jezusem, który wrócił. Będę szedł za nim. A moje dzieci kiedyś też to zrozumieją. Myślałem, że pastor Li dużo mówi, mało robi. Ale wykorzystał coś tak ważnego, żebym zdradził Boga wszechmogącego. To tak, tak. prawda Właśnie, Właśnie. tak. Właśnie. Kilka dni później poszedłem do warsztatu syna, zmarszczył brwi i powiedział, tato narzeczona mówi, że pastor doniósł jej rodzinie, że wierzysz w błyskawice ze wschodu, powiedział, że jeśli nie przestaniesz, ślubu nie będzie. Osłupiałem. Byłem wściekły. Coś takiego. Pastor wykorzystał ślub syna, by mnie zastraszyć. Jak wyznawca pana tak może? Przecież to podłe. Tak. Mój syn był bardzo przybity, a ja czułem się okropnie. Ślub miał się odbyć za 18 dni. Czy to możliwe, że zostanie odwołany? Łzy napłynęły mi do oczu. Syn mówił dalej. Tato powiedziała mi, że wyjdzie za mnie pod trzema warunkami. Muszę zerwać z tobą wszelkie kontakty. Nie wolno mi opiekować się tobą na starość. Mam zerwać wszystkie więzi rodzinne. Mamy już z nami nie ma porzuć wiarę w błyskawice ze wschodu dla rodziny Słowa syna i jego ból przeszyły mi serce jak ostry nóż Wierzę w Boga wszechmogącego więc członkowie kleru traktują mnie jak wroga zmuszają syna by się ode mnie odciął To jest obrzydliwe prawda Powiedziałem synowi: Mój synu, jesteś już dorosły, nie potrzebujesz mnie. Ja jestem stary, chcę tylko praktykować wiarę i iść za Bogiem. Proszę cię, zrozum to. Odwróciłem się i wyszedłem z jego warsztatu. W domu modliłem się tymi słowami. Boże Wszechmogący, pastor nie cofnie się przed niczym, żeby zmusić mnie do zmiany zdania. Mój syn zerwie ze mną wszelki kontakt. Teraz czuję się słaby. Proszę prowadź mnie i daj mi wiarę. Amen. 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 Nazajutrz wpadł brat Lin z kościoła Boga wszechmogącego. Opowiedziałem mu, co się stało. Przeczytał mi te słowa Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący mówi: Na każdym etapie dzieła, jakiego Bóg dokonuje w ludziach, zdaje się, że polega ono na interakcjach między ludźmi, jakby powstało dzięki ustaleniom lub ingerencji ludzi. Jednak za kulisami, każdy etap dzieła jest zakładem szatana z Bogiem. I wymaga, by ludzie trwali przy świadectwie o Bogu. Na przykład próba, której poddany został Hiob, za kulisami szatan zakładał się z Bogiem, a to, co spotkało Hioba, było czynem i ingerencją człowieka. Za każdym krokiem dzieła, które Bóg w Was podejmuje, kryje się zakład szatana z Bogiem. Za wszystkim kryje się toczona walka. Wszystko, co ludzie robią, wymaga zapłaty w postaci ich starań. Bez trudu nie zadowolą Boga, nawet się do tego zbliżą i skończą wygłaszając puste slogany. Amen. Amen. Gdy mówiliśmy o duchowej walce w kontekście tych słów Boga, zrozumiałem, że gdy dręczy nas i przeszkadza nam kler. Wydaje się, że stoją za tym ludzie, ale to szatan się nimi posługuje. Tak. Gdzie Bóg działa, tam szatan przeszkadza. Szatan nienawidzi dzieła zbawienia, więc różnymi sztuczkami stara się odciągnąć ludzi od Boga, pociągnąć ich za sobą do piekła. To prawda. Pastor i inni chcieli, żebym zboczył z prawdziwej drogi, nękali mnie. Oferując samochód lub kierownicze stanowisko w finansach czy domu opieki, znaleźli mi kandydatkę na żonę. Kiedy to nie zadziałało, szantażowali mnie ślubem mojego syna. Próbowali zarówno kija, jak i marchewki. Prawda? Brat Lin powiedział mi też, gdy pan Jezus dokonywał dzieła, przywódcy żydowscy nienawidzili prawdy i Boga. Dobrze wiedzieli, że Pan Jezus ma autorytet, a jednak za wzięcie go potępiali i bluźnili przeciwko niemu. Robili co mogli, by ludzie za nim nie podążali i przyczynili się do jego ukrzyżowania. Uczynili to, bo bali się, że utracą status i pieniądze, jeśli ludzie pójdą za Panem Jezusem. Tak jest. Jak o tym mówi Biblia. Wtedy naczelni, kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: Co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to nasze miejsce i naród. Od tego więc dnia naradzali się wspólnie nad tym, aby go zabić. Bóg przyszedł w dniach ostatecznych, by osądzić, obmyć i zbawić ludzkość. Duchowni wiedzą, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą, właśnie. ale nie usiłują w nie wnikać. Stawiają opór, potępiają go i powstrzymują innych. Czym ich istota różni się od faryzeuszy w czasach pana Jezusa? Niczym. Niczym właśnie. Pan Jezus dawno potępił i przeklął tych hipokrytów. Pan Jezus powiedział, lecz biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie, bo zamykacie królestwo, niebieskie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie, ani wchodzącym nie pozwalacie wejść. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, faryzeusze obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go z piekła dwa razy takim, jak, takim, jak, jak wy sami. Amen. Słowa Boga Wszechmogącego mówią, czemu przywódcy religijni sprzeciwiają się Bogu. Przeczytajmy je. Tak, Bo tak, tak. Tak. Bóg Wszechmogący mówi: Są ludzie, którzy czytają Biblię w wielkich kościołach i codziennie ją recytują, ale żaden z nich nie rozumie celu Bożego dzieła. Żaden nie jest w stanie poznać Boga. Ani nie jest w zgodzie z wolą Bożą. Wszyscy są bezwartościowi i nikczemni. Każdy się wywyższa, by pouczać Boga. Świadomie sprzeciwiają się Bogu, nawet gdy niosą jego sztandar. Choć nazywają się wierzącymi w Boga, jedzą ciało i piją krew człowieka. Ci ludzie to diabły, które pożerają dusze człowieka, główne demony na drodze tych, którzy próbują wejść na właściwą ścieżkę. I kłody utrudniające drogę szukającym Boga. Może się zdawać, że, że mają solidną budowę, więc skąd, skąd ich naśladowcy mają wiedzieć, że, że są samymi antychrystami, którzy prowadzą człowieka przeciwko Bogu? Skąd mają wiedzieć, że są żywymi diabłami, pożeraczami ludzkich dusz? Amen. Amen. Przeczytawszy te słowa. Pojąłem demoniczną naturę przywódców religijnych, nienawidzących prawdy. Stawiają opór Bogu Wszechmogącemu, nękają tych, którzy niosą świadectwo o Bożym dziele dni ostatecznych, chcą mieć władzę nad trzodą Boga. Chcą, by ta trzoda należała do nich i chcą ją kontrolować. Tak. Sami nie wejdą do królestwa i chcą przeszkodzić innym, pójdą do piekła i chcą tam pociągnąć za sobą innych. Naprawdę są stadem demonów. Tak. Gdybym osobiście nie doświadczył, jak duchowni stają innym na drodze, gdyby nie ukazanie się Boga wcielonego i jego dzieło, obnażające antychrystów kryjących się w kościołach, nigdy nie dostrzegłbym ich demonicznej istoty. Zwiedliby mnie i zniszczyli. Tak, tak, to prawda. Zobaczyłem ich nikczemną hipokryzję. Ich kłamliwe twarze, co wzmocniło moją wiarę w Boga Wszechmogącego. Tak, to prawda, właśnie. 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 Głosiłem Ewangelię braciom i siostrom z mojego dawnego kościoła. Raz na zgromadzeniu pastor Li z innymi przyszedł i powiedział do mnie: Miałeś odstąpić od błyskawicy ze wschodu. Odmawiasz jednak i kradniesz moje owce, nauczając o błyskawicy ze wschodu. Naprawdę chcesz wystąpić przeciwko mnie? Odparłem, pastorze Li, nie możesz tak mówić. Kościół i trzoda należą do Boga. Jak możesz mówić, że to twoje owce? Właśnie. Głoszę Ewangelię braciom i siostrom, by usłyszeli głos Boga. I wrócili przed Jego tron. To słuszne i właściwe. Czemu stajesz nam na drodze? Właśnie. Wszyscy są słabi i zniechęceni. Czują duchową pustkę. Nie otrzymują wsparcia. Słowa Boga wskazują nam drogę życia wiecznego. Dlaczego zabraniacie ludziom je czytać? Czemu odbieracie im prawo do poznania prawdziwej drogi? Czy powstrzymując ich, nie pozwalacie im umrzeć z pragnienia, pozostawiwszy ich na manowcach religii? Czy tak postępuje ten dobry, czy raczej ten zły sługa? Ten zły. Zły sługa. Pastor Li natychmiast zmienił się na twarzy i wrzasnął z wściekłością: Słuchaj, nic ci już nie pomoże. Jeśli nie pójdziesz naszą drogą wiary, czeka cię kara w piekle. Odparłem. Nie ty decydujesz, czy pójdę do piekła. Nie wiesz nawet, jak rozpoznać głos Pana i powitać Go. Jak masz prowadzić innych? Racja. Tylko Chrystus dni ostatecznych jest bramą do królestwa, drogą do życia wiecznego. W Nim znalazłem drogę. To Bóg odpowiada za moje życie, a nie ty. Tak jest, to prawda. Po tym, co powiedziałem... Obaj wyszli wściekli i zniechęceni. Bogu dzięki. Bogu dzięki. Tak. Potem już nikt mnie więcej nie nękał. Po stoczeniu tej duchowej walki nieco rozeznałem się w sztuczkach szatana. Pojąłem, że duchowni i starsi są faryzeuszami, hipokrytami, tak. antychrystami, którzy przeczą Chrystusowi. Wyzwoliłem się od ich ograniczeń. Dzięki, dzięki Bogu. Bogu. Słowa Boga Wszechmogącego dały mi zwycięstwo nad szatanem i moc bym wytrwał na właściwej drodze. Amen. Amen. Szczerze dziękuję Bogu. Dzięki Bogu. Dzięki. Bogu dzięki. Myśląc o tym, przez co przeszedłem, teraz już wiem, że była to próba. Na granicy między życiem a śmiercią. Bez przewodnictwa słów Boga nie przejrzałbym podstępów szatana. Idąc za ciałem i za szatanem, zboczyłbym z właściwej ścieżki. Poważnie zdradziłbym Boga. Racja. Obraziłbym jego usposobienie i stracił szansę na zbawienie. Naprawdę wisiałem na włosku. Dziękuję Bogu za ochronę i zbawienie. Amen. 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 Dziękuję Bogu. Dziękuję tak, tak. Twoja historia dała mi właściwe rozeznanie. Wiem już, jak stawić czoło duchowieństwo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Bogu.